Dzień dobry Państwu, tu Arkadiusz Godzieba. Dzisiaj, dzisiaj ja opowiem o takim fajnym pomyśle dla osób z zespołem Aspergera, z zaburzeniami psychicznymi, wszystkimi dwunastoma symbolami niepełnosprawności, a mianowicie sprawa tyczy się tego, że chcemy sobie założyć takie miasto. Miasto by miało od dwudziestu 20 do tysięcy, do stu tysięcy mieszkańców i to byłoby takie miasto ewangelicko-reformowano-prawosławne ale znalazł, znajdzie się tam miejsce też i, i, i na, na świątynię rzymskokatolicką, świątynię ewangelicko-augsburską no wiadomo świątynia ewangelicko-reformowana o której już wymieniłem, powiedziałem świątynia prawosławna, o której też już wspomniałem, będzie to, to miasto, w którym będzie gdzie się toczyło życie swoim torem. Ludzie tu będą się głównie utrzymywać z usług różnych takich tam, ci co się znają na rolnictwie to z rolnictwa, ci co tam mają inne sprawy to, to innymi. Będzie miasto bardzo przyjazne. Powstanie też czysta ekologiczna komunikacja. Będzie też czyste ekologiczne źródło odnawiania, odnawialnej energii. Postaramy się w tej gminie na, pra na prawach powiatu za zagospodarować na przykład elektrownię wodną albo słoneczną. To zależy, co, co, co się da zrobić w danym miejscu. Będzie to miasto, będzie to miasto przyjazne takie. Przyje zaprosimy emigrantów z, z krajów takich typu Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia. Ukraina, Białoruś, Rosja, którzy nam pomogą też w zagospodarowaniu przestrzennym te, tej gminy. No i tam, gdzie, tam, gdzie są gminie, gdzie będą, jeżeli to będzie gmina, gdzie jest doprowadzona linia kolejowa, tam będą też, pomyślimy o tym, żeby uruchomić taką szybką kolej miejską albo regionalną, która będzie wahadłowo jeździła powiedzmy między dwoma miastami oddalonymi od siebie 200 km czy 100 km. E, wahadłowo co 2-3-4 dwie, dwie, godziny w, ce, w celu dowiezienia do najbliższego węzła komunikacyjnego. Będą też połączenia dalekobieżne, które będą się dzielić na, na odcinki lokalne, odcinki. E, 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 takie przy, e, e, regionalne i odcinki dalekobieżne. Pociąg taki na początku trasy przez pierwsze 100 km będzie się zatrzymywał na każdej stacji, potem będzie się przez 200 km w przypadku pociągu przyspieszonego zatrzymywał na wybranych stacjach, w przypadku pociągu pospiesznego też a dalej będzie następny odcinek 100 kilometrowy będzie znowu jechał jako zwykły i tym sposobem połączymy mniejsze miejscowości większe miejscowości i będziemy mogli też zapewnić połączenia. Moja pasja i ludzi z którymi się spotykam działania w samorządzie terytorialnym i, i zarządzaniu budowie rozwoju i zarządzaniu sieci miast, gminy, powiatu województwa czy też budowy rozwoju i zarządzania firmą przewozową. Zaczęło się już od najmłodszego dzieciństwa. Ja już, jak byłem małym dzieckiem, zaczynałem zabawy, projektowałem sobie rozkłady jazdy, miałem, bawiłem się w konduktora, maszynistę, bawiłem się też w kierowcy autobusu, tram, tramwaju, pro, projektowałem przystanki, robiłem różne rzeczy. Te związane z transportem. Samorządem terytorialnym z, z, zainteresowałem się e, w wieku 16 lat, jak to mój tat, świętej pamięci ojciec, zaprowadził mnie do takiej partii. Jednej, nie będę mówił jaka to partia, bo to nie jest istotne, ale od tamtej pory mnie zaczęło interesować. Rada, zarząd powiatu, no, było e, rada gminy, Zarząd Gminy, Rada Powiatu, Zarząd Powiatu, Rada Województwa, Zarząd Województwa. I to było, i to mnie interesowało już od bardzo dawna. Teraz chciałbym to wprowadzić w życie i z tymi ludźmi, którzy zamieszkają w, te, w, tym, w, tej, w tej gminie, która się stanie miastem na prawach powiatu, żeby znaleźli coś dla siebie, żeby, żeby się czuli dobrze. Będziemy też zapraszać ludzi, tych, tych, tych takich prawdziwych muzułmanów i Żydów, ale nie, ale, ale nie zamachowców, tylko tych prawdziwych. Ja chciałem tu zwrócić uwagę, że prawdziwa religia judaistyczna czy, czy islamska nie namawia do zabijania, to, to jest religia miłości. E, ochrony życia od, od narodzin na do, do naturalnej śmierci. Natomiast te zamachy terrorystyczne w postaci, w, w postaci wysadzenia się w, tłum, w tłumie e, organizują ma, e, małe grupy, które mają chorą psychikę, bo, bo to nie jest normalne, jeżeli ktoś uważa, że jak się wysadzi w tłumie. To, to ten, to, to dostanie 79. 9 to, to jest wina tych nauczycieli, którzy mają poszarpaną psychikę, i to jest tych, te, te, tych ludzi e, o, odtępionych taką ideologią, że oni w takie bzdury wierzą. Ale to, to nie ma nic związanego ani z, z judaizmem, ani z islamem. Bo, bo wszędzie i w chrześcijaństwie się znajdą ludzie, jak i również ludziska. W judaizmie, w islamie też się znajdą ludzie i, i ludziska. Także to nie należy się tym przejmować. Trwa te, więc będzie, będzie tak wyglądało. Jak chodzi o transport, to, to planujemy też e, e, położyć nacisk na, na, na budowę linii tramwajowych dwusystemowych. W miejscowo, w gminach, powiatach, województwach czy miastach, gdzie się to da zrobić. Natomiast te tramwaje dwusystemowe polegają na takiej zasadzie, że one mogą jechać po sieci tramwajowej, jadą przez miasto, gminę, po torach tramwajowych, stosując się do przepisów ruchu drogowego. O czym dojeżdżają do, do stacji węzłowej, e, kolejowej, i tam rozjazdami wjeżdżają na torowisko pociągów e, tych e, normalnych, I, i dzięki temu to mo, można szybko i sprawnie dojechać do, do różnych satelitów e, blisko dużego miasta. W Polsce to jest mało jeszcze popularne, natomiast w innych krajach, zwłaszcza tych wysoko rozwiniętych, Mam tu na myśli Niemcy, Austrię, Szwajcarię i tak dalej. Ten system tych tramwajów dwusystemowych już trwa od, od wielu, wielu lat i to bardzo się sprawdza w aglomeracjach dużych miast, bo pasażerowie, którzy mieszkają powiedzmy te 20 km od dużego miasta, czasami nawet 50, nie muszą się przesiadać wielokrotnie, tylko wsiada sobie w mieście w tramwaj i jedzie do tego satelity i tam się wysiada idzie do domu czy do pracy to jest bardzo fajne rozwiązanie natomiast te, też planujemy też zastosować do, jako transport uzupełniający autobusy zna, zna, napędzane gazem ziemnym napędzane gazem ziemnym skroplonym na, napędzane energią elektryczną. Y, napędzane y, mo, na, póki są dostępne też napędzane systemem hybrydowym. To jest du, duża oszczędność, bo taki autobus hybrydowy czy, y, czy elektryczny, y, autobus elektryczny to w ogóle nie, 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 nie wytwarza spalin, a autobus hybrydowy ma dwa silniki, spalinowy i elektryczny, i ten spalinowy, silnik tak jakby doładowuje ten elektryczny, i ten silnik elektryczny napędza, natomiast on, ten silnik spalinowy pracuje na niskich obrotach, więc za dużo spalin nie wydziela. Autobusy napędzane gazem ziemnym, czy gazem ziemnym skroplonym, mają ma, też wydoby, wydoby nie, nie wytwarzają zbyt dużej ilości tlenku węgla. Jest jedno uniedogodnienie, że wytwarzają tlenek siarki, ale tlenek węgla jest dużo gorszy, więc tutaj to, to, to jest dużo, dużo lepiej. Natomiast e, głównie jakbyśmy postawili na, na transport tramwajowy i kolejowy. To myślę, żebyśmy najlepiej na tym wyszli. Będą pociągi, je, je, będą pociągi zwykłe, przyspieszone, pospieszne, ekspresy, linie specjalne również to dotyczy autobusów. Do, do przewozów miejskich zastosujemy tramwaje Stadlera, do e, autobusy Solarisa zaś do, do, do przejazdów daleko, międzymiastowych i dalekobieżnych. Będą zastosowane autobusy międzymiastowe, setra niskopodłogowe i autobusy turystyczne, setra dwupoziomowe, z miejscami na wózki dla niepełnosprawnych, także niepełnosprawni w ramach programu dostępność plus i tego, że się wprowadzą do tego miasta będą mogli spokojnie żyć i się poruszać po całym mieście i to będzie wyglądało tak. Co jeszcze mam powiedzieć? O a, a najważ... jeszcze inna kolejna sprawa, jak już miasto będzie miało 20 czy 100 tysięcy mieszkańców, przewidujemy wybudowanie szpitala komercyjnego, który będzie miał podpisaną umowę z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia, więc kto będzie miał pieniądze, to będzie mógł się leczyć prywatnie, a kto pieniędzy nie będzie mia mia miał, to będzie się liczył, e, mógł leczyć się stacjonarnie, państwowo. To samo dotyczy szkół. Będziesz szkoła branżowa. Zespół szkół branżowych i technikum, i w tej szkole będzie, i to też będzie szkoła komercyjna, która będzie miała podpisaną umowę z Ministerstwem Edukacji Narodowej i ta sama sprawa co ze szpitalem specjalistycznym. Ci, co będą mieli pieniądze, będą się mogli uczyć prywatnie, a ci, co nie będą mieli pieniędzy, będą mogli się uczyć stacjonarnie państwowo. To jest bardzo fajny spo sposób, bo, bo te, taka szkoła czy szpital rozładuje tłok w najbliższych miastach powiatowych, w których jest problem z miejscami. I to jest kluczowe. Co tam jeszcze? Na pewno w, te, w tej gminie będą obowiązywały, w, będzie obowiązywało 10 języków światowych, w tym je, je, sie, 7 języków europejskich. A mianowicie, Wymienię te języki angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, e, polski, rosyjski, włoski e, oraz języki takie jak arabski, chiński oraz hindi. To wszystko będzie w, w tym mieście obowiązywało. Jak będą, będziemy, pragniemy, żeby to było miasto... Ewangelicko-prawosławne, ewangelicko więc emigranci, którzy wyznają religię ewangelicko-reformowaną, ewangelicko-augsburską, rzymsko-katolicką oraz prawosławną, a w szczególności ewangelicko-reformowaną i prawosławną, przy, przydadzą nam się jako emigranci, którzy przy, przyjadą do naszego miasta. I będą mogli się z nami osiedlić, będziemy mogli wspólnie ze sobą e, działać i się cieszyć. No, zachęcam do, 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 do włączenia się w to. E, jak ci się podobał filmik, subskrybuj mój kanał. E, jak masz jakieś e, komentarze, komentuj, i wpisuj. Ja ci przykleję jakąś tam łapkę czy coś. Ja, ja się z Państwem żegnam. Więcej informacji uzyskacie na facebookowej stronie Stowarzyszenia Arkadek oraz pod adresem Kościół Ewangelicko Reformowany w Warszawie, Aleja Solidarności 76A 00 145 Warszawa. Kościół Prawosławny Marii Magdaleny, Aleja Solidarności 52. Tutaj nie, nie znam kodu, ale to, to będzie jeden z kościołów, który znam, z którym będziemy, podejmiemy współpracę. Będzie też kość ze wszystkimi cerkwiami, kościołami ewangelicko augsburskimi ewangelicko reformowanymi, rzymskokatolickimi podejmiemy współpracę i będziemy rozwijać gminę. Gmina będzie się, będzie przyjazna. I mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Każdy się będzie mógł w tej, w, w tej gminie czuć tak, jak byłby u siebie. Dziękuję za uwagę, żegnam się z Państwem. Dobranoc i zapraszam do kontaktu. Cześć, pozdrawiam i życzę spokojnego i innego wieczoru oraz nocy. E, z wyrazami szacunku Arkadiusz Godzieba.